Do przygotowania makaronu potrzebujemy mąkę, jajka i sól. Na każde jajko dajemy 4 płaskie łyżki mąki. Z mąki usypujemy kopczyk, w środku robimy wgłębienie, dajemy jajka oraz sól. Na początku jajka mieszamy z mąką nożem, a następnie ugniatamy ciasto na jednolitą masę. Gotowe ciasto kroimy na mniejsze kawałki i formujemy z nich kulki. Ciasto cały czas możemy podsypywać mąką, aby nie przyklejało nam się do stolnicy lub do wałka. Kulki rozwałkowujemy na cienkie placki. Rozwałkowane placki odstawiamy na około pół godziny, aby ciasto nam się podsuszyło. Z podsuszonego już ciasta robimy rulon, a następnie kroimy go drobnie lub grubiej wedle uznania. Pokrojone ciasto musimy rozsypać na stolnicy, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, ciasto może nam zczernieć.